zapisuję się na szkołę, dawaj. Elo! Witam was, cześć, dzień dobry, siemanko! Siemano, witamy El Wariato! My jesteśmy El Wariato, Fit Lovers. Siemaneczko, elo elo. 5-2-0. Dobra, słuchajcie, zaczynamy kolejny dzień w Polandii, w Polsce, w Polsce. Dzisiaj jest bardzo ładny dzień, musimy go przywitać taki, tak ładnie jak on jest ładny. Dzień dobry! Dzień dobry! Duży progres dla pogody, yeah! Co jest? Somewhere deep down in my heart. A idź ty. Nie no, żart. Słuchajcie, El Wariato, witamy was. Chciałem wam powiedzieć taką nie fajną. Nie się z jedzeniem w buź, wiesz, dobra. Nie będzie komentarzy. Chciałem wam powiedzieć fajną sentencję, ale jak zwykle zaczęło być zbyt rozrywkowo. Chciałem wam powiedzieć, mianowicie, że El Wariato to nie są żarty. Ostatnio, po pierwsze, co chwilę widzimy El Wariatów na mieście, w eleganckich, El Wariatowych ciuszkach. To jest klasa. To jest klasa, jak już wspominałem, dla mnie, jako projektanta Mata Mi Knife'a. Jest to coś niesamowitego zobaczyć, że dziewczyny mają leginsy na tyłeczku, które ja wcześniej robiłem. Mówiłem? Mówiłem. Teres. Kolejna kwestia jest taka, że wysyłacie nam różnego rodzaju filmiki. Nie, bo ja tak jestem cheerleaderką. Mów. Że przesyłacie nam filmiki, jak robicie noga w górę, opisujecie nam różne wszelakie historie, jak poznajecie nowych ludzi, którzy też się okazują El Wariatami, a jak nie są, to namawiacie ich do tego, żeby byli, żeby korzystali z życia, żeby ciągnęli z życia co najlepsze, brali co swoje i właśnie o to chodzi. O to chodzi, moi drodzy, żeby robić w życiu to, co nam się żywnie podoba. Ja zawsze cisnąłem swoje, ludzie mieli z tym problem, a teraz to ja mam problem. Syneczku, masz jakiś problem? Ja też mam problem. O Jezu, ja mam problem! Co ty robisz? Zawisłam. No i to jest właśnie... El Wariato! Kazałem jej to powiedzieć, tak przeszedłem stąd tu i wtedy zrobiłem tak. Co ty robisz? Szukam mieszkania. A to my zmieniamy mieszkanie, czy ono jest piękne? Zobacz tylko, tyle wspomnień, tu kiedyś skakałem. I tutaj też dzisiaj skakałem. Tam, no tam pranie robiłem. Też kiedyś robiłem pranie. Ale czas na zmiany. To już 2 lata w tym mieszkaniu, także potrzebujemy nowej przestrzeni, nowej energii. I wzięliśmy się do roboty, szukamy nowego miejsca. No będzie się działo, powiem wam, bo mamy plany ambitne. Mamy nadzieję, że nasze nowe mieszkanie wam się spodoba i też będziemy chcieli je troszkę ustroić, będziemy potrzebowali waszej pomocy, więc mamy nadzieję, że nam pomożecie. Tak, żeby mieszkanie było odbyte, tak jak trening. Proszę, trening został odbyty i mieszkanie... Zostało odbyte, chociaż poszukiwania nie są proste, muszę wam powiedzieć, że to jest day and night. Trzymajcie kciuki. Ja tymczasem jednak też wracam do pracy, bo słuchajcie, okularki El Wariatki, które zrobiliśmy naprawdę w setkach sztuk, wyprzedały się w godzinę! W godzinę! Shit, no, man. Czy ty to rozumiesz? No, man. Ja wiem dlaczego. Dlaczego? Bo to jest El Wariato i tego nie przeczytać. A nieć ty już mi z tym sloganem! Cały czas to samo! Ja już chciałbym to przetłumaczyć! El Wariato, Kandori, Tapali! Przetłumaczone. What does that mean? What I just said. Także naprawdę robi się grubo, ja idę popracować, zrobić kilka może nowych produktów, nie wiem, no mi się wydaje, żebyście chcieli jeszcze więcej El Wariatek, ale nie możemy wam tego obiecać, dlatego edycja była limitowana. Co? Będziemy się na pewno starać, natomiast to co wam powiem, to Mateusz teraz pracuje nad nowymi case'ami. Ja też mu podpowiadam, nie myślę, że on jest sam w tym, bo jesteśmy w tym razem i nowe case'y będą super. Okay. Niekiedy czytamy u nas komentarze pod filmami czy zdjęciami, że pokazujemy tylko chillowe życie, że wiecie, tylko tak. No hej. Ale zobaczcie, przecież nie będziemy wam pokazywali, jak dziennie siedzimy 10 czy 14 godzin przed komputerem, bo to raczej nie byłoby ciekawe.
Ładne! Patrzcie. That's amazing. Piękne. That's amazing. Także chyba sami rozumiecie, że nie będziemy wam pokazywali takiego czegoś, tylko staramy się dla was wyciągnąć te najlepsze, najbardziej pozytywne, zwariowane, energiczne rzeczy, żeby trochę podnieść na duchu, podjąć jakąś walkę i pokazać, co między pracą można też robić, jakoś enjoyować życiem, także trochę pracy, no bo bez pracy nie ma kołaczy. Kołacze, kołacze, kołacze! Właśnie nie ma, nie będzie tego, no nie. Ja skoczę i się przeniesiemy na spacer, dobra? Bo już mam dosyć, jeśli już za dużo pracy. Koral, ale Mateusz, ty najpierw musisz coś popracować. A jak... Nie zrozumiałeś przesłania? A jak zrobię coś ładnego, to pójdziemy na spacer? Pójdziemy, przewietrzyć głowę, ale najpierw musisz coś zrobić. Czy to jest jasne? Jasne jak słońce. Okej. Kilka godzin później. Teraz wylądowaliśmy na dworze. Muszę wam pokazać w ogóle, bo nie wytrzymam. Tak lałem ze śmiechu, jak byłem tam u góry na tym drzewie. Ze stylizacji Pameli. Ale co jest nie tak, Mateusz? Pamela, to kupiłaś jako golf. Mogę pokazać jako paragon. Golf. Mogę pokazać wam paragon, to jest golf, który zakłada się na szyjkę, żeby było ciepło. A ona to założyła na głowę, właśnie tu jest zamek. No i co? I super. Ty bo zimno jest, ja muszę się ubierać. Trendseterką jesteś jakaś. Słuchajcie, jestem trendseterką. Przedstawiam wam najnowsze trendy tej zimy. Jest to czapka do Bosza. Albo nie, może to jest czapka tego strażnika w Wielkiej Brytanii. Tego tak w Londynie? Że wszyscy z nim i robią zdjęcia. Tylko, że on się nie rusza, nic nie możesz robić. A teraz derwisza zrobiłaś. Tam jest piłka! Może się rozgrzejemy. Ja się przyznam, bo ja się wywróciłem na głowę. Lecimy po piłkę? Nie można to wchodzić. A ty jesteś taka ten? Parkour? No, parkour! Parkour! O Jezu! Ty naprawdę to robisz? Włamuję się na szkołę, dawaj! Przepraszam, dzieci! Uważaj na się. Jezu, to są krzaki. Dasz radę? Nie wiem. Duły. Dam radę? To dla naszych ziomków. Damy radę. Naprawdę dobrych ziomków, nie waflów od cukru. To dla naszych ziomków, El Variato. Lecimy tutaj. Nie boimy się ryzyka. Ej, a ja? Dam radę. Cześć, Pamela, bo ty przeskoczyłaś przez płot, a tam stoi pan i się na ciebie patrzy. Dokładnie tu. Run. Elo! 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 Nie no, żart. Czekaj, idę po piłkę. Tam jest piłka? Ty no, czekaj na mnie. Ło, ło, sorry za trzęsienie. Parkour! Ej, ta piłka też za mocno. Yeah, jak ja długo się nie ślizgałem. Spróbuj to, spróbuj. Rozbieg weź. What stąd dotąd? Ten gościu poszedł chyba naokoło szkoły. Lecisz. Impressive. Wydaje mi się, Mateusz, że ten siarczysty mróz wyżarł na mózgi chyba, bo... No, ale trzeba się rozgrzać. Pamela, czekaj. Tam jest trampolina. No na pewno nie działa. O, jakaś szkoła. No shit. Materac nawet mają. Ja chcę zobaczyć trampę. Generalnie nie chciałem skorzystać z tej trampoliny, musicie mi wybaczyć, a to dlatego, iż gdyż, ponieważ była cała ufajdana od kupy ptaków. Typowy... Kupa! Kupa! Typowy żart chłopaków. Szybko się uczysz. Dobra, spróbujmy to. To jest super. Też tak myślę, że zawsze jak była ta huśtawka, to chcieliście spróbować ją ze swoją ukochaną, ale wtedy jej nie mieliście? Of course. Nie, tak nigdy nie miałem, zawsze miałem jakąś dziewczynę. Co? Słucha? No zawsze miałem jakąś dziewczynę do huśtania. Jaką dziewczynę? Ile... Run. O. Weź ją
na ręce. Spadam. Jezu, dzisiaj się w ogóle nie całowaliśmy. Ty, co to było? To nie był typowy żart, chłopaku. Kupa! Okej. Typowa ruska. Okej! A z nami, moi drodzy, kto? Co wy tu robicie? El Variato, no El Variato. Okrzyk El Variato. Jesteście El Variato w ogóle? Oczywiście, to super. Tak. To jak ja mówię El, wy mówicie Variato, dobra? El Variato! Tam, do kosmosu polecieliśmy. Kilka minut później. Fajnie było, aż się zgłodniło. Pytania? Dzisiejszy wybór padł u mnie na rosół, ponieważ wzmacnia on odporność, chociaż preferowałabym z kaszą jaglaną w takim wypadku. No i tutaj wzięłam dużo warzyw, łosoś, dwa pierogi, bo miałam taką ochotę. Cool. Moi drodzy, na moim talerzu znajduje się właśnie indyk w panierce. Oprócz tego ryż. Ryż jest to niesamowity dodatek do każdego dania wywodzący się z chińskiej kuchni. I to właśnie lubię. Wszystko posypane kolendrą. Choć kiedyś nie lubiłem, bo Pamela mi mówiła, że nie lubię kolendry, choć tak naprawdę lubiłem i później polubiłem. Nieprawda. Prawda, wmawiała mi. No ja nie lubię kolendry. Ja stwierdziłem, ty, no jak ty nie lubisz, no to ja też nie lubię, ale jednak się okazało, że lubię, więc tutaj, moi drodzy, znajduje się kolendra. Oprócz tego duży zestaw warzyw, dlatego że co chwilę dostaję opierdziel, że nie jem warzyw. Jeśli chcecie zrobić zdrową panierkę, to dań mięsnych zróbcie ją z płatków owsianych na przykład. Lifehack! It's amazing! Słuchajcie, spotkaliśmy teraz naszego małego El Variato. Nie wiem, w sumie nie takiego małego, dorosły chłop przecież. Chciałeś coś powiedzieć fajnego, nie? Tak, chciałem... To jest bardzo ważny przekaz. Tak, uwaga! Chciałem, szczególnie mamie, złożyć życzenia urodzinowe, bo kończy 40 lat, duży wiek, a od 2 lat męczy się z chorobą na raka płuc i chciałbym, żeby w końcu się wyleczyła na to, z tej choroby. Bo naprawdę... A ja myślę, że to jest możliwe, bo jeśli wszyscy uwierzymy w to i przyślimy energię, to jest to do zrobienia. Jest? I naprawdę chcę zadbać o jej szczęście. Ale tak naprawdę to pozdrawiam Fidlowe, całą ekipę. No i to jest klasa, moi drodzy, to jest klasa. Także trzymajcie kciuki za mamę. Życzcie jej wszystkiego dobrego, to na pewno dużo pomoże. Dobre myśli ściągają dobre rzeczy. Mądre, mądre. No stary, elegancko najedliśmy się. Spotkaliśmy bardzo fajnych ludzi. Taka historia świetna. No, Pamela mnie rzuca jakimiś tymi. Co to jest? No, nieważne. No i wbiliśmy teraz na siłownię. Chcemy zrobić jakiś konkretny trening z pęknięciem. Tak, tak, już ci pokazuję. Patrz na to. Trening został odbyty. Trochę to było może głupie przedstawienie, ale to jest El Variato. Tego nie przetłumaczysz. Matko święta. Marny popis. I nie pomalujesz. No cóż, tak jest. Tak samo, kiedy na przykład jest zimno, ciągnie wiatrem po uszach od podłogi, to musisz przywdziać czapkę El Variato, którą znajdziesz na elvariato.com. Elvariato.com! Ale nie wiem, czemu to mówię, bo miałam się z wami pożegnać. Mateusz, pomóż mi, bo już nie wiem, co dzisiaj po prostu robię. A ty? Ja zdecydowanie wiem, co dzisiaj robię. Dzień był niesamowity, pełny energii. Było treningowo z pyknięciem, było zabawowo, parkurowo na szkole. Generalnie dużo było. W tym momencie żegnamy się z wami. Dziękujemy, że jesteście. Chyba, że nie jesteście.
A co jeśli nie są? No nie, no to wtedy musicie dołączyć do ekipy, która jest najlepsza w Polsce. Najszybciej rośniemy w siłę, także... Dołączajcie, na pewno jeśli jesteście wariatami, też wam w życiu nie wychodzi? To to miejsce jest idealne dla was! To miejsce jest idealne dla was i wystarczy zacząć od guziczka czerwonego. Dobra, trzymajcie się! Pondro! O, pan się z nas śmieje. Pa. Elo, trzymaj się, pondro. Trzymaj się, pondro! Just do it. Make your dreams come true. Do it.